Łaski Chrystusowie, bracia i siostry, przeczytamy Dzieje Apostolskie, 10 rozdział, 44 werset. 10 rozdział, 44 werset, Dzieje Apostolskie z Nowego Testamentu. A gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, stąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy z Piotrem przyszli, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego. Słyszeli ich bowiem, jak mówili językami i wielbili Boga. Wtedy odezwał się Piotr: czy może ktoś odmówić wody, aby ochrzcić tych, którzy otrzymali Ducha Świętego, jak i my? I rozkazał ich ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. Wtedy uprosili go, aby pozostał u nich kilka dni. I usłyszeli apostołowie i bracia, którzy mieszkali w Judei, że i poganie przyjęli Słowo Boże. Kiedy zaś Piotr przybył do Jerozolimy, stawili mu zarzuty rodowici Żydzi, mówiąc: poszedłeś do mężów nieobrzezanych i jadłeś z nimi. Wtedy Piotr zaczął im wykładać po kolei, mówiąc: byłem w mieście Jopie i modliłem się. Naraz w zachwyceniu miałem widzenie, jakiś przedmiot, jakby wielkie lniane płótno opuszczane za cztery rogi, stępowało z nieba, aż dotarło do mnie. Wpatrzywszy się w nie uważnie, zobaczyłem ziemskie czworonogi i dzikie zwierzęta, płazy i ptactwo niebieskie. Usłyszałem też i głos, który mi powiedział: wstań, Piotrze, zabijaj i jedz. I odrzekłem: przenigdy, Panie, bo jeszcze nigdy nic skalanego lub nieczystego nie weszło do moich ust. Wtedy po raz wtóry odpowiedział głos nieba: co Bóg oczyścił, ty nie miej zaskalane. I stało się to po trzykroć, po czym wszystko znowu zostało wyciągnięte do nieba. I oto w tej chwili przed domem, w którym byłem, stanęli trzej mężowie wysłani z Cezary do mnie. I powiedział mi Duch, abym z nimi poszedł bez wahania. Poszło też za mną i tych sześciu braci, i tak przyszliśmy do domu owego męża. Opowiedział nam on, jak ujrzał anioła, który się pojawił w domu jego, i rzekł: poślij do Jopy i sprowadź Szymona, którego nazywają Piotrem. A on powie ci słowa, przez które będziesz zbawiony, ty i cały dom twój. A gdy zacząłem mówić, wstąpił na nich Duch Święty, jak i na nas na początku. I przypomniałem sobie słowo Pana, gdy powiedział: Jan chrzcił wodą, a wy będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Jeżeli więc Bóg dał im ten sam dar, co i nam, którzy uwierzyliśmy w Pana Jezusa Chrystusa, to jakże ja mogłem przeszkodzić Bogu? A gdy to usłyszeli, uspokoili się i wielbili Boga, mówiąc: tak więc i poganom dał Bóg upamiętanie ku żywotowi. Amen. Słowo Boże jest nauką pierwszego apostolskiego kościoła. I w nauce było, że nie było przebaczalne człowiekowi Żydowi, aby przybliżał się z mężami nieobrzyzanymi. I to była zupełna pewność i taka była wiara. Nie było przebaczane Żydowi, aby zadawał się z nieobrzezanymi. I w pewnym momencie Kościół w Jerozolimie dowiedział się coś, co było nie do przyjęcia. Że Piotr poszedł do domu nieobrzezanego razem z sześcioma braćmi, zjedli tam razem i mieli społeczność. I mógłbym powiedzieć, zezłościli się. Zdenerwowali się być może. Zrobił coś strasznego Piotr. Nie do wiary strasznego,
co do wiary całego Kościoła. Coś nie do przyjęcia. I oczekiwali, kiedy przyjdzie, aby go skontrolowali. I kłócili się. I teraz jest potrzebne, aby Bóg znalazł serce dobrotliwe i szczere, aby mógł włożyć rzeczy na swoje miejsce. Nie tylko teraz, ale i wcześniej też było potrzebne. Aby znalazł serca dobrotliwe i szczere, aby poprawił, aby pokładał prawdę, aby była od początku dana prawda. Szuka. Nie starczy tylko wiara. Wszyscy wierzyli w Chrystusa. Wszyscy byli pełni wiary i mocy, że Bóg działał w cudowny sposób między nimi. I teraz Bogu jest potrzebne całkowicie coś innego, coś szczególnego, jedno szczególne naczynie, narzędzie, jeden szczególny człowiek, który z dobrotliwością, bez myśli, ale i ze szczerością stanie przed Bogiem, że Bóg zmieni, ułoży, zmieni rzeczy. Musi stać się wielka zmiana. Musi Ewangelia być głoszona na całej kuli ziemskiej, we wszystkich narodach. To nie jest łatwa rzecz. I poprzez Kościół w Jeruzalemie nie może się to stać. Wiesz, co to znaczy, że jesteś pewny coś do czegoś? Nie cofasz się. Wiesz, co to znaczy, że jesteś pewny do czegoś i opierasz to na Słowie Bożym? Nie możesz zrozumieć, nie możesz się zmienić. Jest ci potrzebne inne serce. Jeden szczególny człowiek, jedne narzędzie. Nie możesz z jednym śrubokrętem wielkim przykręcić tą małą śrubkę. Jest potrzebny odpowiedni śrubokręt, odpowiednie naczynie, odpowiednie narzędzie. Musisz mieć inne serce, które może zmienić poprzez te serce wszystko. I Bóg szuka, aby znalazł. Nie starczy jedno naczynie. Jest potrzebna współpraca co najmniej dwóch. Ale dwóch takich ludzi. Z wiarą oczywiście, ale z dobrotliwością i szczerością. I jednego znalazł w Kesarii. Setnika. Pogana. Który kocha Boga. Który pości. Który pości. I wie bardzo dobrze, że nie jest pozwolony, aby Żyd wszedł do jego domu i szanuje tą rzecz. Jest bogobojny, czyni, daje hojne jałmużny, ale nie zaprasza Żydów do domu. I znalazł takiego człowieka Bóg. Jeden człowiek, który może ominąć, i proszę was, bracia i siostry, zważcie na to, może ominąć swoją wiarę. Może ominąć samego siebie. Może ominąć granice, które on albo inni ludzie dali wokół siebie. Jednego człowieka, który będzie miał wzrost uniżenia, ale posłuszeństwa i podporządkowania się woli Boga. Może nie rozumie, ale jak nie rozumie, możesz podporządkować się, wtedy twoje serce ma szczerość i dobrotliwość. I to jest rzadkość, rzadkie narzędzie, abyś przebrnął samego siebie, abyś przebrnął wiarę swoją i wiarę innych.
pewność wiary swojej co do prawdy. I takiego człowieka potrzebuje Bóg. I ja mówię dzisiaj, że taki Kościół potrzebuje Bóg, takich ludzi, aby mogli mówić na Słowo Boże Amen, pomimo, że tego nie rozumieją. Aby zadziałał Bóg. I jak modlił się Piotr, i teraz zobaczmy stronę Piotra, i jak Piotr się modlił tam w Jopi, gdzie był zaproszony poprzez Żydów po południu, bo modlił się 3 razy dziennie i Bóg niech nas uczyni takim, abyśmy się modlili 3 razy dziennie. I jak modlił się tam przed jedzeniem, zobaczył jedno naczynie. To nie było prześcieradło, jakiś przedmiot, ale miał wygląd wielkiego płótna lnianego i tam były różnego rodzaju zwierzęta, czworonogi i płazy i ptactwo. I usłyszał głos Boga: Piotrze, zabijaj i jedz. I zaprzeczył. Co ty mówisz, Panie? Słowo Boże mówi, żebym nie jadł nic skalanego. Co ty mi mówisz teraz, że bym zjadł skalane? Nigdy nie zjadłem świni, nigdy nie zjadłem zająca. I cokolwiek, co mówił zakon mojżeszowy, nie jadłem. Wszedł do góry i znowu zszedł. Trwa. Piotrze, zabijaj i jedz. I teraz musi przekonać go Bóg. I aby go przekonał Bóg, musi mieć serce, które można przekonać. Serce miękkie, ze szczerością i dobrotliwością. Trzeci raz. Piotrze, zabijaj i jedz. Panie, przenigdy. Ja jeszcze nigdy nic skalanego lub nieczystego nie jadłem. I tutaj jest prawda. Nie mów, co jest skalane i nieczyste. To, co ma znaczenie, jest, co ja oczyszczam. Nic nie mów na kogoś, że jest nieczyste, jak ja oczyszczam. I nie zrozumiał. I wtedy słyszy z dołu, że 3 ludzi pytają się o Szymona, którego nazywają Piotrem. Tutaj jest. Wysłał nas Korniliusz, abyśmy go zawołali do domu Korniliusza. I co on teraz słyszy? Jeden poganin zaprasza go do swojego domu. I gotowy, aby zaprzeczył się, i Duch Święty mówi: idź, bo ja ich wysłałem. I tutaj jest serce dobrotliwe i szczere. Nie boi się, co powiedzą ludzie, bo pierwszą rzeczą jest, że pomyśli, jak się dowiedzą inni bracia o tym, wtedy co powiedzą? Nie boi się swoich myśli, nie boi się nikogo, tylko Boga się boi. Z sercem dobrotliwym, bez podstępu. Och, co mi powiedzą teraz? Och, co mi teraz, co się stanie? Co mi teraz powiedzą? I to jest myśli, to są myśli, które robimy my, które nie ma dobrotliwości i szczerości. Tak, pokazał mi Bóg przedmiot, przemówił mi Duch Święty, abym poszedł bez żadnego wahania. Pan mi powiedział, nie rozumiem, ale podporządkuję się. Wielka tajemnica, bracia i siostry, to jest, abyś podporządkowywał się Słowu Bożego, jak nie rozumiesz. Dlatego, bo jest napisane. Ja poznałem jednego młodzieńca, który miał włosy do tutaj. I mówili mu: utnij włosy. On mówi, że nie. I w pewnego momentu poszedł do ojca z uciętymi włosami. Dlaczego to uciąłeś? Bo jest poważna przyczyna. Bo jest napisane w Ewangelii. Poznał Chrystusa. Bracia i siostry, jest poważna przyczyna. Mówi to Chrystus. Nie ma poważniejszej przyczyny. Mówi o tym Ewangelia. Nie ma poważniejszej przyczyny. Bierze 6 braci i poszedł do domu Korneliusza. I teraz jego serce nie było pełne
pokoju, pokój Boży miał, ale też miał strach. Och, teraz pierwszy raz wchodzi do domu poganina, nieobrzezanego. Ten i bierze razem z sobą sześciu braci. Och, pierwszy raz, och! Wszedł do środka, znalazł tam Korniliusza, pełny dom i mówi mu Korniliusz, następne naczynie, dwa naczynia. I dlatego nie starczy jeden. I dlatego mnie nie słuchał Bóg. Nie wysłuchiwał Bóg. Uczyń mnie takim, Boże, nie jest wystarczające Ty sam. Nie jest możliwe, abyś to uczynił sam. Wszyscy musimy się takimi stać. Nie starczy, abyś był Ty sam, Piotr. Nie mogłeś podjąć Ty decyzji sam, jakbym nie znajdował Korneliusza, który ma szczerość i dobrotliwość. Ja pościłem 3 dni, mówi. 3 dni pościłeś? Ty, Rzymianin? Tak, oczywiście. I znienacka wysłał Pan jednego anioła i powiedział, posłuchaj, wysłuchał Bóg Twojej modlitwy, dlatego wyślij po Piotra Szymona, który mieszka teraz w Jopi, aby przyszedł i aby Ci powiedział słowa, poprzez które będziesz zbawiony Ty i Twój dom. Mam wysłać po Żyda. Jest możliwe, aby przyszedł Żyd do mojego domu. Przecież to jest niemożliwe, aby przyszedł, aby wszedł do mojego domu. Halleluja. Jak przemawia Bóg, nic nie jest niemożliwego. Jesteśmy, mamy wiarę, abyśmy powiedzieli, że jak to powiedział Bóg, stanie się tylko jak mamy dobrotliwość i szczerość wobec Boga. I dlatego wysłałem po Ciebie i zawołałem Cię. I apostoł Piotr powiedział, i dlatego przyszedłem. Bo ja też widziałem, miałem wizję, poprzez którą powiedział mi Chrystus, że co ja oczyściłem, Ty nie mów, że jest skalane. I przed zaczęciem, 1 minutę przemówił Piotr, i przyszedł Pan i współświadczył poprzez Ducha Świętego. Słuchają teraz, usłyszeli teraz bracia z Jeruzalemu, ale są teraz szczerymi. Cały Kościół ma dobrotliwość i szczerość. I ma pieczęć prawdy. Jak Bóg ochrzcił ich Duchem Świętym, tak jak powiedział, ja was ochrzczę Duchem Świętym. Kim jestem ja, abym odmówił, aby zostali ochrzczeni w wodzie? Kim ja jestem, abym odmówił im wody? I zobaczcie teraz, bracia i siostry, przyczynę kłótni. Kościół cały widzi ze swojej straży. Piotr widzi ze swojej straży. Czyli widzę jednego człowieka, który ma... Ja mam jedną plamę tutaj z jednej strony, a drugi widzi, że nie ma, bo patrzą się z innych stron i z innej wizji. I dwóch ma rację. Kościół ma rację, bo było napisane w zakonie mojżeszowym, ale i Piotr ma rację, bo Bóg zmienia wszystko. I teraz oni dwóch muszą stanąć w prawdzie Chrystusowej. I to jest jedność. I to jest błogosławieństwo. To jest, że mieszkają w zgodzie, bracia. Nie staram się Ci powiedzieć moją rację, która jest poprawna, bo zdanie drugiego może być też poprawna. Mogą być dwie poprawne rzeczy w jednym temacie, tak, oczywiście. Jak się patrzysz? Człowiek Boży zawsze się uniża. Spóźnia się, jest wolny w mówieniu, ale spieszy się w słuchaniu. I zostawił Kościół, pomimo że kłócili się, bo i Piotr mówił im, powiedział im wszystko.
I znaleźli wspólny język. Ładna jedność. Jedność, która nie pochodzi poprzez uczucia, ani nie poprzez. Ale to jest jedność, która przychodzi poprzez prawdę Chrystusową, poprzez obecność Bożą. I tej jedności chce Bóg w naszych rodzinach, w kościele swoim, w naszej duszy. Jedność wiary, która przyjdzie tylko poprzez Jezusa Chrystusa, tylko poprzez Słowo Boże i poprzez działanie Boga. Jaki piękny Kościół. I wszyscy przekonali się w słowach Piotra, jaki piękny sługa. Apostoł Piotr z odwagą wyraża Słowo Boże. Jaki piękny sługa, setnik, Korneliusz, jakie piękne błogosławieństwo. Nie starczy jednak jeden. Wszyscy musimy być takimi. Gotowi, abyśmy powiedzieli Amen na wolę Boga. Gotowi. Zawsze. Z dobrotliwością i szczerością. I od tego momentu, bracia i siostry, Bóg znajduje. Od tego momentu Bóg wychwalony będzie. I teraz Bóg znalazł nie tylko Piotra, nie tylko Korneliusza, ale Kościół, święty Kościół tam w Jeruzalemie, który może wysłać na całą kulę ziemską. I teraz może zrobić posłannicze dzieło Chrystus. Jest Kościół, jest dzieło w Kościele, ale jest też i posłannicze dzieło. Dzieło kościelne jest bardzo piękne. Jest to nasza szkoła. Jest to tam, gdzie się uczymy i wykształcamy. I to jest tam, gdzie jesteśmy zbawieni. I to jest tam, gdzie się uczymy zachowywać naszą wiarę. Jest potrzebne, jest bardzo potrzebny Kościół. I to jest dom Boga, filar i podparcie prawdy. Ale jest też coś jeszcze więcej, abyś przekazywał prawdę, która oparta jest na Kościele. Abyś przekazywał tą prawdę też na zewnątrz. Ale tutaj Kościołowi jest potrzebna wiara, szczerość, dobrotliwość, ale Bóg potrzebuje szczególne naczynia. Albo powiem tak, jak mi powiedział Bóg. Bogu jest potrzebny apostolski kościół. Nie kościelne życie, ale myślenie apostolskie. I to jest inna rzecz. Nowa rzecz, która nie jest wykonywana poprzez ludzi, ale jest wykonywana poprzez ludzi, ale z ludźmi, ale poprzez Boga. Inna wizja, inna modlitwa, inne życie, inne apostolstwo, posłannictwo. Apostolski Kościół. Kościół, który jest gotowy, aby zapomniał swoje rzeczy i aby poszedł za Chrystusem. I tutaj jest apostoł Paweł, który odważył się i powiedział, że nie znalazłem żadnego równej duszy ze mną, jak tylko Tymoteusza.
Co innego ma Tymoteusz? Ma coś szczególnego. Ma dobrotliwość, ma szczerość. Chce, aby w jego życiu czynił to, co jest Chrystusowe, a nie swoje rzeczy. Myśli jego są tak jak Piotrowe. Chrystus mi powiedział, że cokolwiek on oczyścił, abym nie mówił, że są skalane. I dlatego go wykorzystał. Chrystus mi powiedział poprzez Ducha Świętego, idź i nie wahaj się w ogóle. I poszedł. I nie wahał się. Pobłogosławił go Bóg. Ale teraz Piotr musi to, co uczynił Bóg razem z nim, musi to wprowadzić do kościoła, bo sam nie może nic zrobić. Musi więc Piotr znaleźć łaskę u braci, znalazł łaskę u Boga, znalazł łaskę u Korneliusza, ale musi też znaleźć łaskę u swoich braci w kościele. Nie może ich zmusić do czegoś, nie są żołnierzami, a on dowódcą, nie jest policjantem, ani nie jest też jakąś firmą. Nie ma podporządkowania ludzkiego, ale jest tylko bogobojność. I musi to, co mu objawił Bóg, to, co mu pokazał Bóg, to, co uczynił Bóg, musi to wprowadzić do kościoła. I to jest niemożliwe, jak tylko z uniżeniem, ze spokojem, z prawdą i z dobrotliwością. I to jest człowiek szczególny, o którym Bóg może, z którym Bóg może pobudzić całe niebo, może wykorzystać aniołów, może wykorzystać wizję, może wykorzystać pocieszyciela Ducha Prawdy, może świadczyć z mocami, których nie poczuli jeszcze w swoim życiu. Ale Bóg nie może przekonać Kościoła w Jeruzalemie, tak jak nie mógł zadziałać od razu setnikiem. Musi przyjść Piotr. Piotr jest naczyniem wybornym, który wam powie słowa, poprzez które zostaniesz zbawiony, ty i twój dom. I Piotr jest tym, którego wyślę. I w uniżeniu znajdzie łaskę nie tylko wobec Boga, ale i wobec swoich braci i sióstr. Teraz, bracia i siostry, pomyślmy trochę. Pomyślmy trochę, że jesteśmy w ostatecznych dniach, gdzie jest napisane i słowo nie może się zaprzeć, że chwała ostatecznego domu będzie większa od pierwszego. My wiemy bardzo dobrze, że Piotr był znikomym, nic nie wartym i był jedynym, który nie wyznał Pana, który zaparł się Pana. Nie był czymś szczególnym, był rybakiem prostym, nic nieznaczącym. Nic szczególnym, niczym szczególnym nie był. W oczach ludzi nie był nic szczególnym. W oczach Boga był zupełnie szczególnym. Był naczyniem wybornym. Zupełnie szczególnym. Jeden człowiek, który może. Który może uniżyć się. Który może być przekonany poprzez Chrystusa, poprzez Ducha Świętego. Który może być posłuszny. Który może pójść bez żadnego wahania tam, gdzie go wysyła Duch Święty. Który nie ma myśli co do swojego życia, co do ludzi, co do sytuacji. Nie ma takich myśli. Jest zawsze gotowy, aby został wysłany. Nie jest związany z niczym. Nie boi się niczego.
troszczy się o nic, bo ufa temu, w którego uwierzył. Aleluja! I takiego prostaka, który zaparł się Chrystusa, takiego, który uciął ucho, i to był człowiek dziwny, wziął miecz, uciął mu ucho. Chciał uciąć głowę, ale uciął ucho. No, był strasznym człowiekiem. I takiego człowieka, bracia i siostry. Ale jednak wybrał go Bóg. Dlaczego? Bo jego serce było dobrotliwe i szczere. Jego wiara była trwała i niewzruszalna. I znalazł też tego drugiego. Nie było gorszego. Saul, prześladowca Kościoła. Prześladował chrześcijanów. Z pewnością był kibicem zakonu mojżeszowego. Był wykształcony przy nogach Galileusza. I był surowy, z nienawiścią, z gniewem. I gdzie go znalazł? Ty byś go wybrał kiedykolwiek? Ja bym go nigdy nie wybrał. Ale wyznaję sam, że nie znałem dobrze tych rzeczy. Popełniłem błąd. Z niewiedzą zrobiłem to, co zrobiłem. Ale Bóg nie patrzy się na zjawisko, patrzy się na serce. Może nie będziesz tym, na którego się patrzymy, najlepszym chrześcijaninem. Możesz być najgorszym chrześcijaninem. Nie ma żadnego znaczenia to. Może nie jesteś zadowolony z samego siebie w ogóle. Możesz być załamany albo załamana z samego siebie. I to jest dobra rzecz. Bo jak Piotr powiedział, że ja cię nigdy nie zostawię, ja! I nawet w śmierci, do śmierci pójdę z tobą. I tam wpadł w pułapkę. Jan jednak, mały uczeń, usłyszał słowa Piotra, zgodził się z nim, ale był bardziej i przekazem dzisiejszym jest, że Pan nie patrzy się na zjawisko. Nie patrz się na to, co widzisz, na samego siebie, bracie umiłowany i siostra umiłowana. Nie patrz się na to, co widzisz w zwierciadle. Nie patrz się poprzez oczy ludzkie na samego siebie. Nie wiesz, jak Bóg patrzy się na ciebie. Jeremiasz patrzył się na samego siebie i powiedział, ja jestem jeszcze młody. Ja nic jestem nic nieznaczący. Co ty mi mówisz, Panie? Nie ma znaczenia. I chcę to zawołać z całej mocy mojej duszy. Nie ma znaczenia, jak się patrzysz na samego siebie. Nie ma znaczenia, jak się patrzą inni na ciebie. To, że Bóg cię tutaj przyprowadził, znaczy dużo. Nie patrz się w zwierciadło poprzez te oczy i widzisz swoje złe rzeczy. Idź do Chrystusa, to jest przekaz dzisiejszy. I powiedz naprzód, Panie, jak się patrzysz na mnie? I po drugie, i to jest wartość, Panie, uczyń mnie tak, jakbyś chciał, abyś mnie widział. Zmień moje serce, moją duszę.
moje życie. Nie, umiłowani bracia i siostry, aby nas wywyższył Bóg, bo nie zrobi tego nigdy Bóg, ale aby nas wykorzystał, aby byli zbawieni nasza rodzina, nasi krewni i wszyscy inni, których Bóg przygotował. Setnika nie wywyższył, ale wykorzystał go dla zbawienia jego domu. I nie wiem, co uczynił od tamtego momentu Bóg z nim, jak go wykorzystał. Uczyń nas, Panie, abyśmy byli równej duszy razem z Tobą. I na koniec, uczyń nas apostolskim Kościołem, ale dla zbawienia wielu ludzi i dla chwały Twojej. Znając jednak, że to nie jest prostą rzeczą, nie jest zwykłą rzeczą. Herod złapał Jakuba i Piotra. Wiecie, jak umarł Piotr, ukrzyżowany do góry nogami. Wiecie, jak został wychwalony Chrystus w jego życiu i jest wychwalany wiecznie. Nie zazdrościmy chwały ich. Chcemy miłość Boga Ojca, łaskę Syna i społeczność Ducha Świętego w naszym życiu. I powtarzam, bracia i siostry, i to wychodzi z mojej duszy. Nie patrz się, w jakim stanie jesteś. I być może nie patrz się na drugiego, bo zabronione jest, abyśmy oskarżali, abyśmy skazywali. Nie patrz się na samego siebie i nie załamuj się. Nie patrz się na swoją żonę i nie smuć się. Nie patrz się na swoje dzieci i nie trwóż się. Nie patrz się na to. Idź do Chrystusa, aby zmienił ci serce i będziesz patrzył się i zobaczysz je poprzez jego oczy. Oczywiście, jak ktoś jest zadowolony z samego siebie, że jest w bardzo dobrym stanie i pracuje w bardzo dobry sposób, wtedy on jest na zewnątrz, aż się upamięta i znowuż powróci. Jak sądzisz, że widzisz, co robię? Jesteś na zewnątrz. Jest ci potrzebne uniżenie. Uniżenie. Ja nie porzucę cię nigdy. Nie opuszczę cię nigdy. O, teraz powiem ci, czy ty mnie porzucisz, czy nie. Ja nawet umrę za ciebie. Och, teraz zobaczysz. Nie zdąży przyjść poranek i ty się zaprzesz mnie 3 razy. I zaczął płakać gorzko. Wtedy przybliżył się do niego Pan. Uniżył się ze łzami. Panie, myślałem, że jestem ważny, ale jestem zardzewiałą beczką. Jestem znikomy. Jak mogłem się go zaprzeć przed służebnicą, przed sługą i w dodatku zaprzysięgłem się, że go nie znam. Musisz przejść przez to uniżenie, Piotrze, abyś dotarł tam, gdzie ja chcę. Dlatego nie patrzmy się na nasze serce, na naszą duszę poprzez oczy świata, ale popatrzmy się poprzez oczy Chrystusowe. Tylko Chrystus może uczynić doskonałą zmianę. Tego, którego zaparł się, uczynił go apostołem narodów. Prześladowcę uczynił apostołem, ale nie czyni tego przez wzgląd na osobę, ale czyni to poprzez sprawiedliwość. Znalazłem Dawida według mojego serca, który będzie czynił całą moją wolę. I dlatego możemy pójść dzisiaj wszyscy i możemy pomodlić się wszyscy razem za wszystkich innych. Panie, podaruj nam serce
według Twojego serca, ze szczerością i z dobrotliwością, abyś działał w naszym życiu apostolskie dzieło. Apostolskie dzieło w naszej rodzinie, apostolskie dzieło w naszych krewnych, u naszych krewnych, apostolskie dzieło gdziekolwiek Bóg chce, w jakikolwiek sposób chce Bóg. Odejdźmy, bracia i siostry, i przebacz mi, Boże, nie mówię, abyśmy porzucili, abyśmy odeszli od kościelnego życia. I to jest bardzo dobra rzecz. I Bóg, aby nas dał do apostolskiego życia, do innego życia. I tam wykorzysta nas Chrystus, jako tak jakby to, jak Jego usta, jak Jego ręka, sam Chrystus. Jak zostałem ochrzczony Duchem Świętym, jeszcze to rozumiem, przyszedł Bóg i powiedział mi coś, co nie zrozumiałem wtedy, ale powoli to rozumiem. Powiedział mi, że w ostatecznych dniach ja, Chrystus, będę głosił słowo moje w ciele, na ziemi. I powiedziałem, co to jest? Taką rzecz nie widzę w Słowie Bożym. W ciele, ja, Chrystus, będę głosił w ciele. I nie powiedziałem tego nikomu, bo powiedziałem, że może błąd popełniam. Ale jednak dlatego, że to było tak mocne i to było wtedy, jak zostałem ochrzczony w Duchu Świętym. Modliłem się i powiedziałem, bo słyszałem jedne kazanie. Nie patrz się na rzeczy, które tak jak ty wiesz, ale patrz się na rzeczy tak jak mówi Ewangelia, tak jak mówi Bóg. I powiedziałem, Panie, jest możliwe, aby się to stało. Jak to się stanie? Przeminęło miesiące i przyszedł w taki sam sposób Bóg i mówi mi, że w ostatecznych czasach pobudzę pracowników pełnych Ducha Świętego i mocy, którzy nie będą o nim mówić, ale ja będę mieszkał w nich i oni, i ja będę w ciele wysyłał moje słowo do ludzi i wierzę, że nadchodzi czas. Nie wiem, czy to jest ten czas, ale nadchodzi czas, że zmieni Chrystus swój Kościół i powiem słowo, prezbiterski Kościół zmieni w apostolski Kościół. Ale jak mówi Kościół, mówimy o tobie, bracie, o tobie, siostro, bo jest napisane, że w tamtych dniach na moich sługi i służebnicę wyleję mojego ducha na wszelkie ciało i będą prorokować. Apostolski Kościół. Apostolskie życie. Apostolskie chrześcijaństwo. Apostolska wiara. Apostolskie dzieło. Apostolskie posłannictwo. Amen. Módlmy się, bracia i siostry, o to. Jeden za drugiego. Aby pobudził Bóg setników Korniliuszów i Piotrów i Pawłów, aby została głoszona Ewangelia w naszej ojczyźnie w apostolski sposób, w uniżeniu, ale z możliwością przekonywania dla niewiernych i dla wiernych, mówiąc, że Pan jest blisko ze swoim przyjściem. Amen. Och, Pater, zaśpiewajmy pieśń 73.